Hej, cześć, siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Deko, to jest kolejny odcinek z Wiedźmina 3 Dziki Gon. Dzisiejszy odcinek... O, bandyta! Bandyty nie ma. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od poszukiwań wiedźmińskiego rynsztunku z Szkoły Kota, bo no, nasz gryf trochę już odstaje, a jest on na zwyczajnym, normalnym poziomie, nie jest to żaden ulepszony ten gryf, tak więc... Dobra, zostawmy tego bandytę. Nie kłóćmy losu, bo jeszcze nas zabije. Jak powiedziałem, ostro odstajemy sobie. A to bardzo niedobrze. Bierzemy wszystko, co tutaj się znajduje. Oj. Tutaj możemy zejść w dół. Ale ja bym poszedł na razie na górę. Zobaczymy, co jest u góry. Może tu być coś ciekawego. Może też tutaj nie być totalnie nic ciekawego. Są jakieś... No, wyśmienite oleje przeciwko drakonidom. Rękawice jakieś, szturmowca. Lepszony las mariborski. No i spoko, na pewno się kiedyś przyda do czegoś. Nazbieramy wszystko. Skóra konia, jakieś inne duperele. Schodzimy niżej. A tu jest cholernie ciemno. Pamiętnik Princa Adriena i schemat na stalowy miecz wiedźmińskiego cechu kota, tak więc super. A chcę zrobić ten rynsztunek kota, bo... No kurde... Przeczytaj pamiętnik. Czytamy pamiętnik. Czytamy w ten sposób, że ja wam po prostu pokazuję, co tutaj się znajduje. A wy możecie sobie przeczytać, może ja sobie to też później przeczytam. Jak będę szukał idealnego ujęcia na miniaturkę. Wrak latającego jelenia jeszcze musimy znaleźć. Jest to gdzieś w ciul daleko. Tutaj gdzieś jest bandyta. Kolega bandyta... Ta, nie, że się mną zainteresował. Dobra, kolega bandyta. Chyba sobie spadł z konia. Panie kolego bandyto, tak żeś właśnie skończył. Dobra, skąd będzie najbliżej? No, okazuje się, że najbliżej będzie właśnie z zamku Drachima. No dobra, to sobie tam popatatajamy. Kolejny się zrespił, poważnie? Ale jaja. A że tak brzydko do mnie? Kolego. No, traf go. Jeszcze raz. No proszę, no nie zostawimy go tak, to zawsze jakiś exp jest. Kurwa, będziemy jeździć w kółko? A tak skuszy? Dobra, no i wszystko. Po koledze bandycie, a my lecimy. Jeszcze jeden bandyta, dobra, zrespili się na nowo, nie podoba mi się to. Szkoda marnować na nich czasu, tak szczerze. Polecimy sobie drogą na skróty, czyli na przełaj po prostu. I tyle. No a wy, jeżeli lubicie serię i podoba wam się odcinek, nie zapomnijcie o stawić łapki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. No. I dajcie znać w komentarzach, jaką serię byście chcieli zobaczyć jeszcze na kanale. Może macie jakieś swoje typy. No, a najpierw trzeba ukończyć... Wiatrak Luciana, okej. Okay. Najpierw trzeba ukończyć oczywiście Wiedźmina i tak myślę, że chyba najpierw też skończymy GTA 5 przed jakąś kolejną gierką. A nie jestem pewien, jak ktoś mnie zainteresuje, to najwyżej nagram i zobaczymy, jak się przyjmie, nie? No, GTA zawsze można dokończyć. Tam nam chyba też dużo nie zostało, tak coś mi się wydaje. Zobaczymy, zobaczymy. Ale Wiedźmin jest takim... taką, powiedzmy, główną serią, która na pewno będzie dokończona. Znaczy, no, GTA 5 też oczywiście będzie dokończone. Ja tej gierki tak nie zostawię. Porzuciłem jedną serię póki co, ale do niej też pewnie kiedyś wrócimy, ze Spidermana właśnie. Tego, to był Marvel Spider-Man, nie? I to na razie porzuciłem, ale raczej na pewno do tego wrócę. Okej, tutaj mamy jakąś kontrabandę. Weźmy wszystko, co tutaj jest. Nie udało się tego przemycić, no to chociaż my sobie na tym skorzystamy, nie? Trochę tak podczas stormu sepłyniemy. Ław normalnie na jakąś inną wyspę.
Swoją drogą, ciekawa wyspa. Tu jest jakiś ten znacznik, pytajnik, tak więc od razu też go sobie zbadamy, nie? I to jest tutaj... Co tam jest do cholery? Coś tam jest. Okej, dobra, już widzę, którędy można wpłynąć na ten statek. Dobra, i co na nim będzie? Strzeżony skarb gdzieś tam jest. I tu chyba jest to zapiski czarodzieja i kusza wiedźmińskiego cechu kota, okej. Możecie sobie poczytać. Jest coś jeszcze? Znajduje się tutaj cokolwiek jeszcze, czy nie za bardzo? Obawiam się, że nie za bardzo raczej. Tak, nie za bardzo. Dobra, płyniemy stąd. Lecimy zobaczyć sobie, co to tam jest za pytajnik. I wtedy... Skoczymy do jakiegoś mistrza kowalstwa, czy tam po prostu do kowala, który jest nam w stanie to wszystko sobie wykuć. Zobaczymy też, czy mamy wszystkie potrzebne materiały, albo w sumie nawet zobaczę to przed jeszcze udaniem się do naszego kowala. Chciałbym wyjść z tej wody. Czy ja muszę płynąć dookoła statku? Chyba tak, albo może tędy wejdziemy. Tędy też może się udać. Tutaj mamy strzeżony skarb, tak więc... Raz, dwa raczej się rozprawimy z naszym tutaj... O kurwa, to jest bazyliszek, więc może nie takie raz, dwa. A faktycznie coś jakby skrzekotało z daleka, ale... Jakoś za bardzo nie myślałem, co to może być. Bazyliszek to raczej będzie drakonic. Tak mi się coś wydaje. No nic, spróbujemy olejem na drakonidy. Ekwipunek. Olej na drakonidy. Hybrydy, przeklęte, trupojady, insektoidy. Ogrowate. Aha, nie mam nawet zrobione. No to ciekawe, gdzie są oleje. A, i go nie zrobię, bo nie mam ziarna jakiegoś tam. Aha, no to został nam grom generalnie. No, ile mam czekać? Okej, mogę kogoś zestrzelić kuszą? Pewnie na pewno. Dokładnie. Po coś mamy tą kuszę, nie? Jakby nie patrzeć. Czy bazyliszek będzie płonął? Chyba nie za bardzo. A mamy jakieś ciekawe odwary? Odwar z grypa. Okej. Skuroliszka. Odwar z mglaka, zwiększam odznaku. Jeśli niebo jest zachmurzone. Czyli w sumie teraz by to działało. Odwar z upiora w momencie utraty ponad 1/3 żywotności od jednego ciosu aktywuje się tarcza Quen, która chroni. Maksymalną żywotność to nie. Zdawane obrażenia regenerują żywotność. Okej, to może być spoko. Wypijmy to i może wypijmy. A nie mogę, bo jestem już zatruty w chuj generalnie. No dobra. Okej. Ale mamy heala, więc fajnie. Podoba mi się to. Już mi się wydaje, że to Igni jednak nie jest najlepszym sposobem na pokonanie go. No chodź. No szarżuj na mnie. Pikuj. Jeszcze nie pikujesz? No pikujże. Dobrze. Jakby tak go teraz... Aha. No dobra, no trochę mnie odśmiał generalnie, jakby nie patrzeć. Jeszcze jeden cios i bazyliszek nie żyje. Super. Chciałbym podnieść z niego rzeczy. O, właśnie. I czego on tutaj strzegł ciekawego? O, widzę, jakaś krówka leży i trochę koników też.
No, czy takie ciekawe te rzeczy były? No nie wiem, na pewno warto było to zrobić. Te odwary, coś widzę, że długo sobie trwają generalnie, więc też fajnie. Teraz pewnie najbliższy kowal to Nowigrad, nie? Pewnie tak. Do wiatraka, z wiatraka szybkim tym na rynek i z rynku gdzieś tutaj był kowal, z tego co pamiętam, nie? Tak więc tak. O, tam w oddali widać ładną wieżę, naprawdę, ej, ładny widok. Naprawdę ładny widok. Podoba mi się to, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym widoku. A czy my tędy wyjdziemy na powierzchnię w ogóle? Tu widzę, płotka czeka. Mam nadzieję, że tak, że wyjdziemy. Okej, okay, trochę poskaczemy. Okej, okay, udało się, zajebiście. Ja, płotka, jedziemy. Wistawio. Do wiatraka Luciana. Na przełaj oczywiście, nie będziemy tutaj głównym traktem się kierować, tak? Jesteśmy doświadczonym wiedźminem. No i jest już wiatrak. Super, świetnie. Ale mi brakowało tego. Kurde. Ta muzyka w tle. No coś... No moim zdaniem to jest coś świetnego, nie? Arcydzieło. O tym się musimy zająć zadaniem. I chyba się nim zajmiemy właśnie zaraz po tym, jak... W sumie nie miałem za bardzo jakiegoś planu na zadania na ten odcinek, więc zajmiemy się tym zadaniem właśnie, które tam pokazywałem kursorem przed chwilą. Tylko najpierw udamy się tutaj, w to miejsce, bo tutaj jest nasz kowal. Nie trzeba ci czego, mistrzu? Jest chyba płatnerzem i jakby miecznikiem. Chociaż mogę też się mylić. Albo płatnerz i ten są obok siebie tutaj? A cholera wie tak naprawdę. A, nie ma go. No to... A, jeszcze roboty nie zaczął. Tak mi się wydaje. Dokładnie tak. Dobra, panie kowalu. Coś do naostrzenia, przekucia. Do wykucia. A, miałem sprawdzić przed kowalem, czy mnie w ogóle mam materiały. No cóż, nie sprawdziłem. Trudno. O, cechu kota. O, czego nie mam? Nie mam stali na przykład. Już mam wszystko. Tak więc zróbmy. Kusza. Aha, kusza dopiero na 30 poziomie. Rozumiem. Rozumiem też, że jest mistrzowska, dokładnie. Tutaj mi brakuje srebra. Okej, okay, jakby srebra brakuje zawsze. Zawsze brakuje wszędzie srebra. I to jest jakby, no... Aha, on mi może zrobić tylko miecze. No dobra, składniki rzemieślnicze. A, ruda srebra. Sztaba srebra. Nie dwimerytu, nie. Sztaba srebra jest. Chciałem sobie wykonać. Bo mi chyba tylko jednej brakowało. O, cechu kota jest. Już bym zrobił żmij. Przez przypadek to bym sobie pluł w brodę chyba, naprawdę. Dobra, robimy. Wyśmienity... cechu niedźwiedzia, zapomniany srebrny miecz, właśnie cechu wilka, nieskazitelny rubin. To brzmi ciekawie, jestem ciekaw, skąd ja to do cholery jasnej wezmę. Dobra, ale teraz ciekawi mnie jeszcze jedna rzecz, kto mi kurwa zrobi pancerz? Czyżbym musiał tutaj, kurwa, gdzie to było? Ta mapa jest aż taka duża? Wow, już zapomniałem. Czyżbym musiał się na podzamcze tutaj teleportować? Tam do barona. W ogóle co my zrobiliśmy z baronem? On się powiesił w końcu, czy on wyjechał z tą... Znaczy, wyjechał do Kowiru? Chyba Kowiru.
z żoną, żeby próbować ją jakoś uleczyć. Ciekawe, nie pamiętam. Może sprawdzę później. Chyba, że wy pamiętacie, to dajcie mi znać w komentarzu, co się stało z baronem. Twoi kompani dawno już chłopy między siebie podzielili. Bo tak by tu chyba wisiał, tak mi się wydaje, ale no nie mam pewności żadnej, nie? Siły na kaźń zachowaj. Niestety pewności nie mam. Tak, tutaj jest płatnerz, oni są płatnerzami. Zajebiście. Czym mogę służyć? Rób mi pancerz. Potrzebuję zbroi. Okej, okay, cechu kota. I czego nie mam? Wzmocnione drewno. Co kurwa? Po chuj wzmocnione drewno mi w pancerzu? Wzmocnione drewno. Czy wszędzie będzie potrzebne wzmocnione drewno? Aha, mogę zrobić wzmocnione drewno. Aha, no skoro tak, no to robię, nie? I robimy ten pancerz wtedy od razu. Nie wiem, ile tego potrzebuję, nie liczyłem, zrobiłem ze wszystkiego, co mogłem. Kawałek drewna i żywica. To jest wzmocnione drewno, spoko. Spodnie, dobra, pochowajmy te wszystkie... Co mogę, rupiecie? Trzonek, pochuj mi trzonek. Chociaż może do czegoś jest tam potrzebny, cholera wie. Dobra, zacznijmy od pancerza samego. No, całkiem tanie, tylko 300 tych orenów, czy jakoś tak, czy tam były korony nowigradzkie? Chyba korony, bo tu jest korona właśnie. Rękawice, cechu kota. I jeszcze spodnie, cechu kota. Okej, mamy wszystko. Jest to najlepszy pancerz, jaki chyba możemy mieć. Bywaj. Na ten poziom. Jeżeli jest inaczej i jest jakiś jeszcze lepszy pancerz, być może, którego nie używałem. Inaczej, jeżeli wiecie, że jest jakiś lepszy pancerz na aktualny poziom mojej postaci, to dajcie znać w komentarzach. Chętnie się zajmę tamtym pancerzem. Bo być może nigdy go nie używałem tak naprawdę. A zawsze fajnie, coś nowego. To trzeba posprzedawać, bo to ile tu jest rzeczy, co się dzieje z tym ekwipunkiem, to jest tyle rzeczy, że ten ekwipunek się buguje. Cechu żmii. Co tu robić cechu żmii? Czy ja stworzyłem przez przypadek właśnie cech żmii? Nie, nie stworzyłem, tu jest cech kota i tu jest cech kota, dobra, to działa. Tak jak natura chciała, a ja chcę sprzedać ci pancerz, bo kurde, za dużo tego czym jest. Czym mogę służyć? Chcę obejrzeć twoje towary. Co ta babka tam szepcze? Słyszeliście? Słyszę o jakichś gusłach. Dobra. To sprzedaję. Płatnerzowi chyba najlepiej jest sprzedać. Jakiś miecz sprzedałem. No trudno. Chyba najlepiej płatnerzowi jest sprzedawać te pancerze. Chyba, że to nie ma żadnej różnicy. W sumie nigdy. Tego nie sprawdzałem. Jeżeli wy coś wiecie, dajcie znać w komentarzach. Byłoby mi miło. Sprzedaję to wszystko. Trochę warte jest na pewno. A ekwipunek zacznie działać w końcu normalnie. Bo się potrafi tak dziwnie bugować czasami. Od ilości przedmiotów, która tutaj jest w nim. Bo przeciążeni to jesteśmy nieźle generalnie, nie? To w ogóle sprzedaje się po jakichś sensownych cenach, czy nie? A 13, a to jest poniszczone. Oho, szybkie sortowanie zadziałało. Co tu się dzieje? Dobra, może ja to posprzedaję poza odcinkiem, bo to w sumie trochę takie głupie marnowane czasu. Nie chcę też was zanudzać. I teraz z nowym lookiem możecie się to ładnie przyjrzeć, chociaż pewnie wszyscy znacie tą zbroję. Jak cię wracamy do Nowigradu. I idziemy robić tamten wykrzyknik, który wam pokazywałem. Co jest tutaj?
Aha, ulepszenia szkoły Gryfa. Ale szkoła Gryfa mnie nie interesuje. Nie pod to chcę grać. Z bramy chwały będzie chyba najszybciej. No i raczej będzie szybciej pieszo niż na płotce, bo no nie możemy tutaj sprintować co za bardzo, nie? Tak, więc to też jest lipa. Hola, długouchy. A podatek zapłacić? Podatek? Nie zatrzymywać się! Długouchy, zapłać podatek. To ciekawe. Ciekawe, czy to jest nawiązanie do czegoś? Może do jakiegoś kubusia pokaska? Tam był klapouchy. Może też był chyba jakiś odcinek z podatkami, ale nie jestem pewien. Dobra, mniejsza z tym moim nawiązaniem. Pogadajmy z Hatonem? Chyba tak, dobrze przeczytałem. Co tutaj można dostać? Pierożki redańskie, specjalność zakładu, serdecznie polecam. A niech mnie Wadgern w moim lokalu. Nie może być. Skąd wiesz, że jestem Wiedźminem? Żartujesz, a kto inny używa srebrnych głowni? Mahakamska robota, co? Będzie ze 40 cali. 40,5, ale i tak jestem pod wrażeniem. Fachowiec widzę. Jestem Abe Harhatori, były mistrz miecznictwa, obecnie garmarzu. Geralt z Rivi. Miło cię poznać, Geralt. Czym mogę służyć? Może pierożka? A, może pancerz jakiś? Czy coś? A spróbuję. Dobre. Cieszę się. Mogę coś dla ciebie zrobić? Pancerz jakiś, czy coś, nie wiem. Cokolwiek. No, dobrego miecznika szukamy. Szukam dobrego miecznika. Znasz jakiegoś? Ha! Nie sądzisz, że 3 miecze na plecach to będzie przesada? Dobre, ale tak poważnie. Wykuwasz jeszcze coś czasem? Szczerze mówiąc, rzadko. Teraz robię pierogi. Z czegoś trzeba żyć. Ale tęsknię za miechem i kowadłem. Gdyby nie ten chęt do żony Van Horn. Nie wiem, o czym mówisz. Nie będę klienta Wiedźmina podejmował pierogami. Chodź, pokażę ci coś. Robi się ciekawie. Co mi pokażesz? Hatori. Chyba Hatori. Sporo tych mieczy i to nie byle jakich. Nice. Dzięki. Zostawiłem sobie kilka sztuk na pamiątkę. Szkoda, że już się tym nie zajmujesz, bo chętnie bym wymienił swój sprzęt na taką stal. Dlaczego ktoś z takim potencjałem babra się w cieście? Bo to lepszy interes jest, ale przede wszystkim bezpieczniejszy. W garmarzu nikt nie znika, nie zostaje kaleką. Rozumiem. Ktoś kontroluje nowigradzki rynek kowalski? Oficjalnie nie, ale wszystkie dostawy przechodzą przez Ernsta Van Horna. A on ponoć często grywa w karty z Tasakiem. Takie buty. Kim jest ten Ernst Van Horn? Kim jest ten Ernst Van Horn? Zaczynał skromnie, miał mały warsztat w dokach. Był jednak bardzo ambitny. Wiedział, że nie może konkurować z innymi miecznikami na poziomie warsztatu, to szukał innych sposobów. Innych? Tutaj kogoś obrzucić błotem, tutaj wykupić długi za bezcen i przejąć. A jak trafiło na chędożonego nieludzia, to donieść władzą, że jest hawekarem. Rozumiem, że właśnie w ten sposób się ciebie pozbył. Nie poddałem się bez walki. Chodziłem do ratusza, pertraktowałem. Okazało się, że bez sensu. Był już wtedy pod ochroną Tasaka. A w Nowigradzie mało kto się porywa na Tasaka. O, Tasak nie taki straszny. Próbowałeś się z nim dogadać? Z Van Hornem? No coś ty, to kawał bezwzględnego gnojka. Albo grasz według jego zasad i płacisz mu procent, albo cię nie ma. Rozumiem. Ale wiesz, nie mogę narzekać. Pierogarnia daje świetny dochód, tylko że... Tęsknisz za miechem i kowadłem. Nie próbowałeś załatwić dostaw z innego źródła? Wszystkie kontroluje półświatek. Jakim ja jestem partnerem do rozmów dla tych bandytów? Chociaż... A może gdybyś ty pomógł mi z dostawami? No, chętnie. Mam ci załatwić dostawy niby skąd? Wystarczy, że poszedłbyś ze mną na spotkanie. W charakterze ochrony. Swego czasu w sprawie dostaw żelaza pertraktowałem z człowiekiem króla żebraków. No tak, on raczej nie przejmuje się embargiem Tasaka. No raczej nie.
Tylko że on żądał jakiegoś chorego procentu. Ale może mógłbyś mi pomóc w negocjacjach? Spokojnie. Nie chcę nic za darmo, dogadamy się. Mógłbym na przykład wybrać sobie coś z tej kolekcji? Zapomnij o tych śmieciach. Wykuję ci miecz, którym będziesz mógł zabijać bogów. No, zainteresowałeś mnie. No nie wiem, nie chcę się mieszać w sprawki nowigradzkiego podziemia. Naprawdę, przydałaby mi się pomoc kogoś takiego jak ty. A temu sukinsynowi należy się nauczka. Będę twoim dozgonnym dłużnikiem. Chcesz? Chcesz zbroję płytową? Załatwię ci. Może trebusz, katapultę. Kurwa, bez przesady. Katapultę? Po chuj mi katapulta na utopce. Zgadzam się. Ustaw nam spotkanie. Doskonale. Spotkajmy się po zmroku. Przy żurawiu w dokach. Dobra, spotkamy się po zmroku. Przy żurawiu w dokach. Miecze i piorogi. Idziemy do doków i skipujemy sobie czas. Ponoć jakiś wiedźmin szpieguje dla czarnych. A pierwsze słyszę, żeby jakikolwiek wiedźmin, chociaż nie był Leto, który pracował dla czarnych, więc cofam jednak. Już słyszałem o takich przypadkach. Po północy. Tym razem faktycznie do północy, nie do południa. Tak, więc bardzo dobrze. Albo po zmierzchu po prostu? A jest, Hattori. Witaj, to tutaj? Witaj, wiedźminie. Kawałek dalej. Gotowy? Prowadź. Gotowy jak nigdy. Doskonale. Hattori. Kurwa, mnie mój katar denerwuje, nie? Naprawdę. A będziesz mnie prowadził, czy będziesz stał w miejscu? Jednak będziesz prowadził. Zajebiście. Człowiek króla żebraków nazywa się Cyna. Co o nim wiesz? Niewiele. Łatwo się denerwuje, więc targuj się ostrożnie. Potrzebujemy go bardziej kurwa, niż będziemy on nas. Targować. Cyna. Ciekawy człowiek. Króla żebraków. Miałeś być sam, elfie. Kto to jest? Troskliwy przyjaciel. A tak, dobra. Jest tak. Otwarty konflikt z Tasakiem musi się szefowi opłacić. Oferta jest jedna i nie podlega negocjacjom. Zaskocz nas. Stała dostawa żelaza będzie was kosztować 50% zysków. O kurwa. To kurwa jest jakiś pojebany procent. Otargujmy się. Damy wam 25%. Kim ty jesteś, żeby dyktować warunki królowi żebraków? 35% to ostatnie słowo. 25% to ostatnie słowo. Ale dorzucimy wam zniżki w warsztacie. Chyba zwariowałeś, Łazengo. Nic z tego. Chodźcie, chłopaki. Jak nie, to nie. Trudno. Geralt, co ty wyprawiasz? Czekajcie. Niech będzie. Umiesz się targować, troskliwy przyjacielu. Zgadzamy się na wasze 25% plus zniżki. Zgoda. Interesy z wami to przyjemność. A to kurwa co? Oj, cyna, coś ci się pojebało po pijaku. To teren Tasaka lachociągu. Kurwa mać. Te teksty są zajebiste. Zaraza, to kto znowu? 23 poziom bandyta. No, szybko się dowiedział. Tasaka. Geralt, co robimy? Uciekaj. Ja sobie z nimi poradzę. Okej, ten się zbugował? No to bardzo dobrze. Najlepiej byłoby, gdyby oni nie umarli sobie, a ten nasz kontrakt, który faktycznie był... no, był... Był, działał, nie? Geralt, szybko! No to dawaj, spierdalamy wtedy. Prowadź. Truchcikiem, jak oni uciekają. A chuj tam, jakby zaraz możemy zginąć, ale... Szybko, zamknijcie bramę! Może ich być więcej! Truchtajmy sobie. Ostrożnie! Tam też mogą być! Gdzie? A że tutaj. Za mną. Chodź, wyprowadzę cię. No chodź, Hattori, nie bądź cipa, to nikogo nie ma.
No nic, mam nadzieję, że nam się to opłaci. Czyli możemy liczyć na wasze dostawy? Za kogo mnie masz? Dałem ci słowo czy nie? Ale na waszym miejscu bym sobie załatwił obstawę. Z Tasakiem nigdy nie wiadomo. Myślisz, że ludzie Tasaka wrócą? Niestety kilku gnojków Tasaka przeżyło. Pewnie już wie o wszystkim. Ja nie mam ludzi, żeby wam zapewnić ochronę. Na waszym miejscu to bym na razie nosa nie wychylał. Załatwi na pewno, jak się sypnie groszem. To... Dzięki, Cyna. Ale w końcu szefowie się dogadają i będziecie mieć spokój. Trzeba tylko przeżyć do tego czasu. No tak. Co teraz robimy? My tu gadu gadu, a wspólnik ci nawiał. Zaraza. Ej, czekaj! Powodzenia! Hattori spierdolił, kurwa. Hattori, zaczekaj! Hattori, przecież ogarniemy wszystko. Ty się tam nie stresuj. Kurwa, na moment elfa zostawić. Na moment elfa zostawi. Ci przez mur spierdala, no. Co za gościu. Niezłe jaja. Najsłynniejszy zamtus w Nowigradzie to Pacifnora, ale jest jeszcze... Hattori! Jesteś tam? Otwórz! Nigdy w życiu! Daj mi spokój! Przecież sam chciałeś. Nie wygłupiaj się, wpuść mnie. Wybij to sobie z głowy! Ja się stąd nie ruszam przed Midinverne! Wybacz, Geralt. To był błąd. Wchodzić w interesy z tymi bandytami... Trochę na to za późno. Król żebraków załatwi ci dostawę i co wtedy? Czym mu zapłacisz? W co ja się wpakowałem? Geralt, musisz mi pomóc. Nie, nie muszę. Jestem wiedźminem, nie ochroniarzem. Żeśmy sobie załatwili sprawę. Właśnie. Mógłbyś mi poszukać ochroniarza. Geralt, błagam, zabiją mnie. Masz kogoś konkretnego na myśli? Jest taki najemnik, Sukrus. W jeziotrze przysiaduje. To stary pirat ze Skellige, który kiedyś mi pomagał. Wielki jak stodoła. On się nie wystraszy nawet tuzina Tasaków. O. Nie możesz sam z nim pogadać? Rozstaliśmy się trochę poróżnieni. To znaczy domagał się premii, a ja... Nie zapłaciłeś mu świetnie. I co? Mam na to jeszcze teraz pieniądze wyłożyć? Na pewno się dogadacie. Geralt, nie zostawię mnie tak. Jaką prosi o pomoc. A, niesamowite. Oj, Hattori, kurwa, czemu ty coś mu nie zapłacił? Tak by poszło raczej z górki. Coś ty odpierdolił. Ciężkie czasy ostatnio. No, bardzo ciężkie czasy, trzeba teraz skłować ochronę. No nic, mam nadzieję, że się uda. Bez żadnego problemu tą ochronę skłować Hattoriemu. Co tam kurwa się dzieje? Kozo jeba, wyrywa. I tyle. Ta... Nie, sam nie. Chyba trzeba będzie się wtrącić do dyskusji. No, jest dobry. Gdzie się tu wpieprzasz? Jeszcze nie skończyliśmy rozmowy. To była rozmowa? Nie twój chędożony interes, też chcesz wryj? No już zawsze spróbuję. Oho. Wszystko w porządku. Nagle się okaże, że nie ma. Dobra, no to co? Po pierwsze nie przegram z tobą, a po drugie ja zawsze spłacam swoje długi karty. To masz w ryj, no. Ma rację. Nie dalej jak... Proszę bardzo. Jeden gość zaćgał drugiego. Kurwa, jakaś niewidziana ściana, chciałem trochę odejść na bok. Karty i kurwy, to nie są rozrywki dla mnie. Hej, czekaj. Dobra. Nie trafiłem tym, szkoda. Chciałem go skontrować, coś nie wyszło. Teraz? Nie? Za daleko byłem? Dobra, ale i tak dostaję w ryj. Proszę bardzo. No jeszcze nie teraz? O! Ładny lewy prosty. Pyk! Albo prawy sierpowy? Nie zauważyłem dokładnie. Wybacz, sam się prosiłeś. Geralt jestem. Sukrus! Dobrze ci poszło, przyjacielu. Piwo na zgodę? Chodź, pogadajmy w środku. No, to bardzo chętnie.
Złoty jesiotr. Co cię tutaj sprowadza, Geralt? A co się pobiliście z tym kupcem? Gdzie moja siostrzyczka miała oczy, jak szła za tego knura? To kurwa, twój szwagier? Szwagier, nie szwagier. Chuj w każdym razie. Najpierw zagadywał, przywieź miód ze Skellige. Obaj się obłowimy. A jak się wystarałem, to tylko w kółko o niespodziewanych kosztach składu, balansie netto brutto. Najgorsze te interesy z rodziną. No, coś w tym jest. Święte słowa, przyjacielu. Coś w tym jest, interesy z rodziną. No, kiedyś kupiłem auto od dziadka, Peugeota 407. I po tygodniu zaczęła w nim pojawiać się usterka, której przez rok nie mogłem naprawić. No i taki trochę niesmak pozostał, nie? Szukam ochroniarza. A niby usterka była naprawiona? Czemu nie? Jak są pieniądze? No właśnie, na razie nie ma. A, czyli barter. Ja coś dla ciebie, ty coś dla mnie. A Tori, zabiję cię. No niech będzie. Co masz na myśli? Szwagier wisi mi pieniądze. Odzyskaj je, to pogadamy. No dobra, możemy spróbować. Zaraza. Zajmę się tym. Gdzie go szukać? Zakotwiczył tu niedaleko w porcie. Wiesz co? W sumie mam gdzieś te jego pieniądze. Jak ci się nie uda, to trudno. To co mam w końcu zrobić? Rozwal mu ten cały zapas miodu, który przywlokłem z Arnskellig. To jest dojrzałe zachowanie? Nie, ale za to sprawiedliwe. To w końcu mamy odzyskać pieniądze, czy mu rozwalić ten cały zapas, jaki tam nawiózł? Musi kupca zapłacenia lub mniejszego towaru, okej. No to najpierw może zmusimy go do zapłacenia? To trochę tak brzmi rozsądnie, tak mi się wydaje, nie? Nie, chce mi się z tymi bandytami potykać. Goście wyzierani uciekają przed bandytami, to tacy jeszcze napakowani. Niezła jazda. Tu coś w wodzie, a nie, to są zaznaczone te jego towary. Dobra, no pogadajmy z nim najpierw. Witaj, jestem windykatorem pana Sukrusa. Przyszedłem po... Pana? Chama nie pana. Niepiśmienni interesów nie robią. Powiedz mu, że zapłacę, jak na Skellige wrosną palmy. O co się kłócicie z Sukrusem? Miód importować mi się zachciało. Miód! Rozumiesz? Gówno nie interes. Panie, takie cła dojebali, że jaja się kurczą. I teraz nie mam z czego spłacić tego cholernego łajdaka. Prędzej na Skellige wyrosną... Wiem, wiem. No, tak się składa, że palmy wyrosły. Na Skellige wyrosły palmy. Zapłać Sukrusowi. Nie może być. Zapłacę Sukrusowi. Może być akredytywa u Vivaldich? Tak? To ja już pędzę. To zajebiste to jest. Kurwa, użyj akcji. Wystarczy użyć akcji i wszelakie problemy znikają. Niesamowite. Akredytywa u Vivaldi. Proszę bardzo, zapłacone. No, tylko później będzie o problemy, nie? Tam. Ja pierdolę. Kolejni bandyci. No kurwa, co za Nowigrad, no. Chodźcie dalej, stoją w przejściu. Ulicznica, ćpun. Aj, miasto tętni życiem, co ja mogę powiedzieć? Zajebiście. Kurwa, masakra. Witaj. Cześć, jak tam, Geralt? Załatwiłem to. Powiedział, że wystawi ci akredytywę w banku Vivaldich. Naprawdę? Zuch, chłopak. Powiedz, kogo zajebać? Na razie wystarczy przypilnować. Jest taki miecznik, podobno się znacie. A Tori, ten elfik, kiedyś chciał mnie ocyganić na toporach z Kubany. I co? Pracujesz dla niego? Można tak powiedzieć. Wspólnie likwidujemy monopol na usługi kowalskie w Nowigradzie. Szczytny cel. Skoro za niego ręczysz, przyjacielu, to czemu nie? Zbiorę tylko paru chłopaków i jedziemy. Łatwo poszło. Taki spoko ziomek się wydaje, taki prosty chłop po prostu. Taki wiecie.
Dobra, wracamy do Hattoriego. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało w ten czas, jak nas nie było. Nikt go kurwa nie zaatakował. I że jeszcze żyje przede wszystkim, nie? Wszystko w porządku? No miejmy nadzieję, że ma się dobrze w Hattori. Bo jeżeli nie, no to jest lipa. A tak będziemy mieli dobrego miecznika, jak to ogarniemy wszystko. No to jakieś kościki na mapie, wykrzykniki. Też się pozajmujemy, ale to wszystko w swoim czasie. No, kolejny ćpun na ulicy. Niesamowite. I kolejni bandyci tam są. O, masakra. Nowy grad, nowy grad. No, kolejna ulicznica. Nie może być. To nas będzie karany. O, tutaj co się wyprawia. Pirat. A, już jest ten. Piraci już go tutaj pomagają mu. Zajebiście. Witaj, Hattori. Widzę, że Sucrus już cię znalazł. Dogadaliście się? Witaj, Geralt. Tak, musiałem zrobić hurtowy upust na kilka toporów, ale co mi tam. Dzięki. Czyli te topory chciał z powrotem. Można u ciebie teraz coś zamówić? Niestety nie. Nie mam odpowiednich składników rzemieślniczych. Niech zgadnę. Tutaj też Ernst van Horn ma monopol. Zgadłeś. Wykupił składniki po niskich cenach w czasie, gdy wielu mieczników porzuciło zawód i siedzi na zapasie jak kura na jajach. A gdyby tak, nie, na pewno się nie zgodzisz. Zanim ci kasę wyłożyć? Też na co się mam. Nie zgodzę. Wiem, gdzie van Horn trzyma ten zapas. Więcej niż kiedykolwiek mógłby zużyć. Można by pożyczyć sobie trochę. A, że ukraść. A to pewnie. Po co mnie znowu wrabiasz? Ja wiem, że przez pożyczyć masz na myśli ukraść. Ukraść złodziejowi to nie grzech. A, coś w tym nie? jest, nie? A co? Poetycka sprawiedliwość? Ach, co ja się wpakowałem i po co? Jak to po co? Miecz nad mieczami, zbroje, trebusze, katapulty. Katapulty na utopce. No dobra, powiedzmy, właśnie, że kurwa, się zgodzę na to szaleństwo. Jak to sobie wyobrażasz? Magazyn van Horna jest w dokach. Ciężkie cholerstwo, niech Sucrus weźmie swoich chłopaków. Aha, ważna rzecz. Właściwe skrzynie będzie czuć amoniakiem. Aha, no to... Okej, okay. Szybko jakby poszło. A, skrzyknij Sucrusa jego chłopaków, okej. Okay. Witaj. Cześć, Geralt. Jak tam? Hattori wymyślił dla nas zadanie. Fajnie, bo zaczynałem się już nudzić. W skrócie chodzi o to, żeby pożyczyć kilka skrzyń z magazynu Ernsta van Horna. Poznamy je po zapachu amoniaku. Da się zrobić. Wiem, gdzie składuję towar. Pójdę z chłopakami rozeznać teren i spotkajmy się w okolicy jeziora. Okay. Dobrze. Kiedy? No jak kiedy? Po zmroku. Widzimy się na miejscu. Zajebiście. Kurde, złożone to zadanie i to bardzo złożone. Podoba mi się to. Nie jest takie hop-siup. 10 minut nie powinno się do i koniec zadania, wpuszczać. Tylko faktycznie jest fajne, fajne, długie to zadanie. Bardzo mi się podoba i jest też rozbudowane. Może jakiś problem? Jakie to znowu gdzieś bandyci? O, ulicznica ucieka. O, koleżanko, bo jeszcze tą sukienkę zgubisz. Czy tam spodenki. Jak zwał, tak zwał. Kolejna ulicznica. Kurwa, już tak cztery... Masz udanie, znajomy. No, to chyba piąta ulicznica. Kostucha po mnie przyszła. O, tam kolega ućpany. No, nieźle. Dobra, tutaj mamy się spotkać z Sucrusem po zmroku. Tak więc niech będzie po tym zmroku, a nie czwarta rano, gdzie już słońce wstaje. Czarni, redania. No, od razu lepiej. Jakoś tak można robić szemrane interesy. Dobra, wszystko już wiemy. Jest tylko jeden strażnik, ten przed wejściem. Zajmę się nim. Tak też pomyślałem. Ja mam kiepski węch, więc nie odróżnię tych skrzyni od siebie. Oznacz kredą te, co trzeba, a my skombinujemy w tym czasie jakiś wózek. Spoko. Dobra, a kiedy będę już gotowy? Jak wyjdziesz z magazynu, wtedy ruszymy. Okej. Okay. Przedostań się do magazynu Ernsta van Horna. Byle płacili... Nie bij. Nie zabijajcie. Co tam jest do cholery? Wszystkie pieniądze, interes życia. Czpuną odpierdala. Co jest? To ty? Poznaję cię. Panie krasnolud, to ten oszust i złodziej. Prześladujesz mnie, bezecniku? Tam, hendorzenie. Ja go znam. To Wiedźmin Geralt. Co słychać, panie Wiedźmin?
No ty to kto? Wiedźmin? A tak, teraz wszystko jasne. Panie Krasnolud, nie słuchajcie go. Zaczaruję was przy chwost. Z trolem się na łby pozamieniałeś? Kumpel Jarpena Zigrina jest moim kumplem. Zmykaj stąd, pókim dobry. Już! No, czary, i tyle. Mary, hokus pokus. Witamy, panie Krasnolud. O, co tam, panie Wiedźmin? Czego szukacie w magazynie von Horna? Skrzyń. Jarpen Zigrin przekazuje pozdrowienia. Nie będziemy go czarować. Na Rundurina tylko nie wynieście wszystkiego. No, migiem. Ja skoczę do wygódki. No i super. O, ten to taki piękny, że ma pewnie problem z samogwałtem. Gdzie te składniki? Bierzemy miecz, oczywiście. Sprzeda się go kiedyś. Alkohol. Chyba to. Chyba tak. Kurde, ale łatwo poszło. Jakby mogłem go zaczarować, nie tracić kasy, ale okazał się być bardzo przyjacielski. Faktycznie, tak, więc niech ma, niech się napije. Koleżka. Teraz tylko sygnał. No, sygnałem jest wyjście stąd po prostu, tak? Czy faktycznie trzeba do niego się udać i mu powiedzieć? Oho, coś się tu dzieje. Chyba nie wiesz, to kurwy nędzy, czyj to magazyn, kozo jebie! Ty, Geralt, to jest ten gnojek, co nam Hattori mówi, że sypia z Tasakiem, czy jakoś tak? Sukrus? Co ty tu? Z tym czarownikiem? Teraz wszystko rozumiem, ale mi kawał zrobiłeś! Hattori was nasłał, co? Zasrany nieludź pożałuje, że go matka nie udusiła pępowiną! Ale najpierw wani nakarmimy kraby! Ręce precz od mojego szwagra, świński ryju! Tylko ja go mogę prać, zrozumiano? Szwagier, dawaj napierdalaj z nami nordlingów chędożonych! Dalej, Geralt, ja pierdolę, kurwa. Chuj do pia... Dawaj ich, Sukrus! Kurwa... Tyrczech! No, zajebiście. Możemy już się bić? Zabijamy Van Horna. Kurwa, monopol nie istnieje. O kurwa, zaraz ja zginę. Uno momento. O, Van Horn właśnie. Oho, no i Van Horn i ja. Jeszcze raz, kurwa. Nie mogę ze śmiechu, kurwa, no. Dawaj, szwagier, napierdalaj z nami nordlingów. Nie no, zajebiście. To jest właśnie Wiedźmin, kurwa. To jest piękne. Kurwa, najebali mi jeszcze. O, masakra. Dobra, trzeba się leciutko skupić chociaż. Napierdalać nordlingów. Dobra, ja sobie użyję jakiegoś Quena już. A to mam oznaczone? Mam oznaczone. To jeszcze raz. A, pominiemy teraz kwestie oczywiście wszystkie. Już się naśmiałem, kurwa. A, do piachu z nimi. Nie zmieniamy wypowiedzi naszej decyzji. Tyrczech! Okej, dobra, widzę, że mój Quen przestał działać generalnie. Ja sobie użyję dwa eliksiry i wyjebane, nie? Więcej damage'a będzie wchodziło przynajmniej. I jakbym dostał, to będę się leczył od razu. Giń, durniu! No giń! Zasłońcie oczy! Dobra, pyk! I jeszcze raz, bandyty nie ma. A my sobie normalnie młyneczek odpalamy, cyk cyk. No Van Horn chyba potrafi się jakkolwiek posługiwać bronią. Ale mój Quen go rozbił w pizdu. Dobra. Z takim napierdalaczem można podbić Nilfgaard! Sukrus, wybacz! Kocham cię jak brata, nie wiem, ty skurwysynu! Sztama? I po co nam to wszystko było? Pewnie, że sztama! Gdzie jest Drakkar, który mnie uderzył? Nie chcę psuć tej scenki rodzajowej, ale co zrobimy z Van Hornem? A wywieziemy go na Skellige, zanim oprzytomnieje. Nie będzie wam więcej bruździł. Może jakiś interes rozkręcimy? Tylko najpierw trzeba skrzynię odstawić do Hattoriego. Słusznie, przy okazji też do niego zajrzę. Zajebiście, kurwa. Van Horn dostaje wywóz. Wszyscy są szczęśliwi jak najbardziej. To mi się podoba.
No, bierzemy tutaj rzeczy. Nie no, świetne. Ej, naprawdę świetny quest. Dobra, kurwa, bo mnie tu będą prześladywać te kurwy jebane. Co wy tu odpierdalacie, panowie, kurwa? Żeście się z kozami na łby pozamieniali, czy jaki chuj? O, proszę bardzo, bez głowy Nick, kurwa, z Harry'ego Pottera. Dobra. O, ulicznica. Idziemy do Hattoriego. Zdać mu, kurwa, tutaj, jak się mają sprawy. Ulicznica wyje. A, pomożemy jej może. Ale to później, na pewno nie teraz. Możemy to zrobić tutaj albo pójść tam. Uzyskałeś dostęp do usług arcymistrzego... No zajebiście. Do usług arcymistrzowskiego, kurwa, miecznika pewnie. Najsłynniejszy zamtus w Nowigradzie to Pasiflora. No, Hattori chyba uszkuje. Geralt, jesteś cały i zdrowy. Jestem. U ciebie wszystko w porządku? Lepiej być nie może. Po wyjeździe Fanhorna Tasak stracił zainteresowanie miecznikami. Znów mogę wykuwać miecze bez strachu, że mi ktoś spali lokal. No i zajebiście, czyli no dobrą decyzję podejmę. Nawet nie wiesz, jak ja się cieszę. Podjęta. Teraz już nie potrzebuję Sukrusa i mogę poświęcić się temu, co naprawdę kocham. Dzięki, Wiedźminie. Możesz już teraz wykuć dla mnie coś wyjątkowego? Oczywiście, w końcu taka była umowa. Wpadnij za kilka dni po swój nowy miecz. Okej, no to w takim razie poczekamy sobie kilka dni, aż Hattori skończy kuć mój miecz. No, od razu w tym odcinku sobie go odbierzemy. Ciekawe. Ile dni musi upłynąć? Może 4 wystarczą? Pewnie tak. O, jeszcze jeden. I do ranka, żeby był ładny dzionek. Okej. I zobaczmy, czy już miecz jest gotowy. Mam nadzieję, że tak. Witaj, Ejpcharze. Witaj, Geralt. Czym mogę ci pomóc? Można już odebrać ten miecz? Tak. Patrz i podziwiaj. Oto miecz nad miecze. O kurde, faktycznie ładny. Faktycznie warto było poczekać. Dzięki, Ejpcharze. To ja dziękuję za wszystko. A co masz ciekawego na stanie? Chciałbym, żebyś coś dla mnie wykonał. Miecz z okrawków. A to ciekawe. Nie wykonał, tylko pokaż mi sklep. Co tutaj masz? Skoro jesteś, kurwa, arcymistrzem. No, se masz, nie? Rzeczy jakieś. Jakaś mapa czwarta. Jakieś notatki. A to kupimy, jak jest z wykrzyknikiem. Może jakieś ciekawe rzeczy do jakiejś fabuły, czy coś takiego. Może jakieś zadania. Pewnie tak. Nie boli tak jak życie. Ale przemyślenie. Dobra, zobaczmy ten miecz. Czy jest lepszy? Nie jest lepszy. Miecz z okrawków. No, ale na którą jest poziom? Na 15. No właśnie, to jest to. Ale fajnie go mieć. Premia przy trafieniu krytycznym. Plus 50%. O proszę. Zajebiście. My kupiliśmy. Co my kupiliśmy? Chyba to, nie? Tak, to kupiliśmy. I co nam się teraz odblokują? Jakieś zadania czy coś? O. Ulepszony rynsztynek szkoły wilka. Spoko. Szkoły wilka 5. I coś jeszcze? Pewnie tak, bo były 3 jakby rzeczy do przeczytania. Schemat ulepszeń rynsztynku szkoły gryfa 4. Okej, okay, zajebiście. O, mamy prawie godzinę nagrania, widzowie, ja będę się z wami żegnał. Tak więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji z dzwoneczkiem. Oczywiście, żeby nic z was nie ominęło. Dajcie znać w komentarzach, jak podobał wam się odcinek. Tak więc co, do następnego, cześć!